kochani, dziś powrócimy na legendarną Wyspę Skarbów. Wszystko za sprawą powieści Andrew Motiona, która jest kontynuacją kultowego dzieła Roberta Louisa Stevensona, które na pewno doskonale znacie, bo być może je czytaliście, być może oglądaliście ekranizację, a być może znacie je chociaż ze słyszenia, bo to właśnie Stevenson stworzył powszechnie znany archetyp pirata, który do dziś inspiruje wielu twórców. Chodzi o wizerunek wilka morskiego, takiego groźnego rozbójnika z papugą na ramieniu, w trójgraniastym kapeluszu i koniecznie z okaleczoną kończyną ręką, nogą do wyboru do koloru. Morskiego rozbójnika, który oczywiście nie wylewa za kołnierz i który przewodzi takiej tam beztroskiej, wesołej i szalenie niebezpiecznej gromadce. Gdyby nie John Silver, kto wie, być może nigdy nie narodziłby się Kapitan Hook czy inni piraci, których znamy z różnych książek albo hollywoodzkich superprodukcji. Wyspa Skarbów Stevensona to zatem absolutny klasyk, który koniecznie trzeba przeczytać. Także jeżeli jeszcze tej książki nie znacie, koniecznie musicie nadrobić zaległości i gdy ją przeczytacie, albo jeśli już jesteście po lekturze, to teraz sięgajcie po jej kontynuację, w której przedstawiono przygody potomków Jima Hawkinsa oraz Johna Silvera, czyli Jima Hawkinsa juniora, a także Natty Silver. I o co tutaj chodzi? Powiem tak, nasi bohaterowie wsiadają na pokład słowika i wyruszają śladami ojców. Ich celem jest dotarcie do Wyspy Skarbów, a także zabranie spoczywających tam sztabek srebra. Dodam, że całe to przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez znajdującego się już praktycznie na łożu śmierci Johna Silvera i że Jim Hawkins, ojciec, nie ma o tym wszystkim zielonego pojęcia, także nie zdradzę wam, w jaki sposób Jim Hawkins Jr. wchodzi w posiadanie mapy. W każdym razie akcja tej powieści rozgrywa się 40 lat po wydarzeniach opisanych przez Stevensona, a przygody, które przytrafiają się naszym bohaterom, powiem tak, jeżeli lubicie morskie opowieści o piratach, o poszukiwaniu skarbów i generalnie historie, dzięki którym powrócicie choć na chwilę do dzieciństwa, no to polecam wam tę książkę bardzo gorąco. Myślę, że was nie zawiedzie, ponieważ Andrew Motion stworzył coś całkiem niezłego i tu nie ukrywam, że bałam się troszeczkę tej książki, ponieważ jakby nie było, Andrew Motion skoczył na taką głęboką wodę, próbując dorównać geniuszowi powieści Stevensona, ale nie utonął. Naprawdę mu się to udało. Wydaje mi się, że Silver, powrót na Wyspę Skarbów, to naprawdę bardzo fajna kontynuacja, której mogłabym zarzucić w sumie tylko jedną rzecz, w sumie rzeczą, osobą, czy raczej bohaterem, który niespecjalnie przypadł mi do gustu, jest niestety Jim, nasz główny bohater oraz narrator. Dlaczego? Ponieważ niby chciał przeżyć wielką przygodę, a jednak jakoś tak, no, nie odczuwałam tej ekscytacji. Jim Hawkins chciał być jak jego ojciec, ale coś tutaj chyba jednak nie wyszło. Taki młody, pełen werwy chłopak chwilami zachowywał się jak stary malutki, przynajmniej ja go tak odebrałam i właśnie dlatego za bardzo nie potrafiłam wgryźć się na początku w tę historię, gdy jednak już się wgryzłam. Reszta poszła jak burza. Generalnie wolałabym jednak, żeby narratorką tej historii była Natty. Natty, którą naprawdę bardzo polubiłam, to właśnie jej opowieść spisana przez Jima podoba mi się najbardziej, ale nie tylko, ponieważ na uwagę zasługują również fantastyczne, niesamowicie barwne opisy. Otóż Andrew Motion powołał Wyspę Skarbów do życia. Czytając tę książkę miałam wrażenie, że właściwie no stąpam po tej wyspie, że sama ją zwiedzam, że wszystko to widzę własnymi oczami. Nie wiem jak to ująć, ale podczas czytania tej książki czułam morską bryzę. Skórę smagało mi zarówno gorące słońce, jak i wiatr, a oczy nie były w stanie nasycić się tymi cudownymi pejzażami po prostu mistrzowsko opisanymi przez Motiona. Także jeżeli chodzi o Wyspę Skarbów, powrót na Wyspę Skarbów uważam za udany, nawet pomimo tego, że jak się okazało, wyrosłam już troszeczkę z tego typu historii. Piraci kiedyś wzbudzali we mnie zdecydowanie większe emocje niż teraz. Niemniej jednak nie było źle, a zatem co tutaj mogę powiedzieć? Ahoj, przygodo! Serdecznie zapraszam was na pokład słowika. Na własnej skórze przekonajcie się, jakie przygody czekają Jima oraz Natty oraz jakie tajemnice skrywa Wyspa Skarbów. Zakończenie zaskakuje i to totalnie i warto o tym wspomnieć, ponieważ to zakończenie jest otwarte, więc być może powstanie kontynuacji Wyspy Skarbów. Także polecam wam tę książkę bardzo gorąco. Moim zdaniem to taka sympatyczna, niezobowiązująca lektura na lato, oczywiście dla miłośników piratów. I w sumie nie tylko na lato, bo gdy w końcu zrobi się chłodniej, to co nas tak rozgrzeje, jeśli nie pełen przygód Rejs po Karaibach? I to taka dygresja, bo właśnie mi się coś przypomniało. Mianowicie to, że gdyby nie Wyspa Skarbów, być może Johnny Depp nigdy nie przemieniłby się w Jacka Sparrowa. Piraci z Karaibów być może nigdy by nie powstali, także zobaczcie, o jakich skarbach dzisiaj mowa. Wyspa Skarbów oraz kontynuacja Wyspy Skarbów. Silver, czyli powrót na Wyspę Skarbów, to książki, które polecam wam bardzo, ale to bardzo gorąco. Dodam, że tę książkę oczywiście recenzuję we współpracy z wydawnictwem Sine Qua Non, którym bardzo dziękuję
za tę książkę. I przy okazji dodam, że bardzo podoba mi się projekt tej okładki, ponieważ ta okładka naprawdę bardzo fajnie oddaje klimat tej powieści, oddaje jej ducha. Także zachęcam Was do tego, żebyście po nią sięgnęli. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!